Żeby nie nagrywać nowego odcinka, wystartujemy z nowościami z dnia dzisiejszego odnośnie Safari Zone, czyli to, co się dzieje w tej chwili w Barcelonie, w Paryżu i w Oberhausen. Pierwsza informacja dotyczy Pokemonów, które się tam respią. Przede wszystkim nie ma żadnych unikatowości odnośnie nowych regionalnych Pokemonów, tylko dalej powrócił nasz kochany Kangaskhan. W dalszej kolejności oczywiście Pokemony, które się w częstotliwości większej respią z lurów, są to Larvitary, Chansey, Unowny i też inne, które możemy oczywiście spotkać w całej palecie Pokemonów, które mamy w pierwszej i drugiej generacji. Jak już jesteśmy przy Pokemonach typu Unown, to warto dodać, że są inne literki niż wcześniej, możliwe do złapania podczas tego eventu. Osoby, które były na oczywiście evencie w Warszawie u nas lub innej miejscowości podczas tego pierwszego Safari Zone malutkiego, mini, że tak powiem, miały możliwość zdobycia Europe, czyli Europe. Dokładnie wszystkie te literki z tej nazwy. W tej chwili jest Safari, czyli 5 literek, ale osoby, które brały udział w poprzednim evencie, mini Safari Zone, mają do zdobycia tylko 4. Także jakby nie patrzeć, srebrnego medalu nie otrzymamy. No chyba, że jesteście z większego miasta i macie już na zapleczu większą ilość Pokemonów typu Unown, innych literek. Osoby, które otrzymały możliwość wejścia na teren eventu, otrzymały specjalny kit, czyli taki mam robić zestaw gracza. Zestaw gacha Pokemon Go, który zawiera QR code, naklejkę swojej drużyny, mapę, chyba źle liczę, mapę i czapkę Pikachu, czyli tą samą, która była podczas eventu w Arkadii i wszystkich innych miejscowościach przy pierwszym evencie związanym z Pokemon Go. Kolejna sprawa dotyczy jajek, czyli taka sama sytuacja jak była w Chicago, czyli możemy zdobyć tylko i wyłącznie z lurów 2-kilometrowe jaja, ale te 2-kilometrowe jaja są wyjątkowe, bo z nich mogą się respić wszelkiego rodzaju unikatowe Pokemony. Z tego co wiem, na chwilę obecną unikatem jednym z najlepszych jest Porygon, który normalnie się respi z jajka 10-kilometrowego. Jeśli chodzi o Safari Zone, to było na tyle. Zapraszam w tej chwili do głównej części odcinka. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Go i w tym odcinku dowiecie się wszystko na temat Mewtwo i ekskluzywnych rajdów. Zapraszam. Ja na samym starcie pragnę wspomnieć i poprawić siebie za ostatni odcinek, gdzie nie wiedziałem, o co chodzi z tą komendą Defender. Ta komenda Defender pozwala nam wyszukać wszystkie Pokemony, które są aktualnie na gymach. Jak nie pamięć się myli, w jakimś odcinku lub live'ie o tym wspomniałem, że było to by przydatne. Raczej te w ogóle pomysły wychodzą z Reddita, czy też nawet z samego forum, czy nawet z Twittera. Moje pomysły są, może być, na równi z tym, co oni wymyślają. Wszyscy gracze na całym świecie. A ja do nich należę. Ale od tej chwili właśnie możemy poprzez pisanie komendy Defender znaleźć wszystkie w polu właśnie naszym, wszystkich Pokemonów, jakie są aktualnie na gymach. Tak, żeby ułatwić nam wyszukiwanie, ewentualnie leczenie Pokemonów. Jeśli chodzi o Mewtwo i ogólnie o wszystkie ekskluzywne rajdy, wszystko zaczęło się od informacji, że pierwsze testowe rajdy właśnie na Mewtwo będą wystartować od 6 najwcześniej, 6 września. I tak się stało. Pierwsze rajdy, jakie się pojawiły, były w Japonii. Dopiero kilka dni później pojawiły się pierwsze testy w USA i na równi Japonii. Jakby nie patrzeć, w USA mamy siedzibę Niantic, a w Japonii siedzibę Pokemonów. Więc te kraje zawsze będą być lepiej niż wszyscy na całym świecie. Ale spokojnie, zanim przejdziemy do ekskluzywnych rajdów, powiedzmy sobie, w jaki sposób można otrzymać taki ekskluzywny raid pass. W tej chwili ani z gemów, ani z rajdów, ani też z pokestopów nie możemy otrzymać w żadnym wypadku takiego raid passa. On jest przydzielany wyjątkowo dla osób, które uczestniczyły dosyć często w rajdach aktualnie w danej miejscowości, czy też w innych okolicach. Na chwilę obecną tylko ekskluzywne raid pass są wydawane na odpowiednie tereny. Przez krótki czas myślałem, że te rajdy ekskluzywne pojawiają się w czymś w rodzaju wzoru. Jednak patrząc, połączając wszystkie punkty wiążące czy to w Japonii, czy to w USA, tworzą randomowy obrazek, który tak naprawdę nie można zinterpretować. Każdy z użytkowników Reddita, który ma styczność z Pokemon Go, poświadczył i oficjalnie podał informację, że każdy z tych rajdów, dokładnie każdy z gymów, na którym pojawił się legendarny, ekskluzywny rajd, był sponsorowany. Czyli tak naprawdę my nie mamy w ogóle wpływu na to, gdzie pojawi się kolejny rajd. Tylko po prostu tam sponsorzy zapłacili więcej. Ale co najciekawsze, według jednego użytkownika z Reddita, on sugeruje, nie wiem skąd ma informację, ale że na świecie Mewtwo, czyli ekskluzywne rajdy, będą pojawiać się dopiero
około 27 września. Ile w tym prawdy, nie wiadomo. Ale podsumowując, ekskluzywne Raid Passy możemy otrzymać tylko i wyłącznie od Niantic. W żaden sposób nie można ich pozyskać ani z raidów, ani z Pokestopów, ani w żaden inny sposób. I w tej chwili, jak mamy już pewność, że w niedalekiej przyszłości czeka nas walka z Mewtwo, przygotujmy Pokémony, które najlepiej kontrują tego Pokémona. Pierwszym z nich oczywiście jest Tyranitar. Oczywiście zarówno jak i ataki mroczne, jak i kamienne będą bardzo mocne przeciwko temu Pokémonowi. Jednak, tu trzeba zaznaczyć, że Pokémony, które mają ataki zarówno mroczne, robacze, jak i duchowe, są najlepiej na atak psychiczny, ukierunkowane. Jednak, należy pamiętać, że Mewtwo może mieć atak walczący, więc wobec każdego praktycznie Pokémona on będzie miał super efektywne ataki. I tego trzeba najlepiej się, można powiedzieć, wzbraniać i pilnować, żeby te obrażenia w jak najmniejszym stopniu otrzymywać. Bo ten Focus Blast, który on posiada, jest niesamowicie mocny. Na jednego hita ściąga Tyranitara, nieważne jakie ma CP. Kolejny counterpick może was zdziwić, bo kolejną kontrą, kolejnym Pokémonem, który najlepiej kontruje Mewtwo, jest on sam. Tyle, że jest mały haczyk. W jakim przypadku najlepiej, żeby on miał drugi atak Shadow Ball? Bo sytuacja wygląda tak. Mamy Mewtwo, który ma atak, przypuśćmy, Focus Blast. Focus Blast jest super nieefektywny w stosunku do Pokémona psychicznego. A on sam będzie miał nawet ataki psychiczne pierwsze, te szybkie, będą też super nieefektywne. A Mewtwo, który ma atak drugi Shadow Ball, będzie miał super efektywny atak przeciwko Mewtwo. Więc sam siebie kontruje, zależy jaki ma drugi atak. Trzecim Pokémonem, który najlepiej kontruje Mewtwo, jest Gyarados. Czemu wybrałem Gyaradosa? Bo w jego przypadku, jak i ataki mroczne, tak i wodne, będą mega zadawać obrażenia w jego przypadku. Bo on sam jest mega mocnym Pokémonem, ma bardzo dużo CP, aby nie patrzeć, CP to jest Combat Power, czyli względem CP daje nam większe obrażenia przeciwko Pokémonowi jakiemukolwiek. Więc w tym przypadku Gyarados, jak i zarówno z atakami Crunch na Charge'u, ewentualnie jak i by był Hydro Pump, będzie super efektywny. Tyle, że jest mały problem. Czym on nie wyprzedza Tyranitara? Bo Tyranitar ma zarówno typ kamienny, jak i mroczny. I w obu przypadkach jego ataki będą mieć staba. A w przypadku Gyaradosa, jeśli mówimy o atakach mrocznych, on nie posiada tego staba. Kolejnym Pokémonem, który najlepiej wykorzystać podczas walki z Mewtwo, jest Umbreon. Jego często pomijają wszystkie strony związane z Pokémon GO. Czemu? Ma mniejsze obrażenia niż wszystkie Pokémony typu Glass Cannon, typu Pinsir, Gengar, czy też Scizor. Te Pokémony są najlepsze do zadawania niesamowitych obrażeń. Ale jak wygląda sytuacja z wytrzymałością? Umbreon pokonuje wszystkie pozostałe. Dwa ataki, albo nawet jeden na Gengara od Mewtwo powala go. Scizor też jeden atak powala go. Tak samo Pinsir. Może przytrzymać może dwa ataki. Umbreon wytrzyma nawet 3 albo 4, względu na swoją defensywę. On jako typ mroczny Pokémona, który posiada tylko ataki mroczne, ma ataki super efektywne na Mewtwo, a on ataki psychiczne będą mieć not very effective przeciwko niemu. I o co tu chodzi? Jego przeżywalność jest lepsza w tym przypadku, jeżeli Blissey. Aczkolwiek można to i polemizować, bo Blissey ma zarówno dużo defensywy, jak i HP. Aby nie patrzeć, Umbreon będzie nawet w stosunku do twoich przyjaciół, z którymi grasz przeciwko Mewtwo, będzie lepszym wyborem niż Blissey. Bo jakby nie patrzeć, Blissey zada mniejsze obrażenia, ale dłużej wytrzyma, a Umbreon zada dużo obrażeń i długo wytrzyma. Więc jakby nie patrzeć, win-win, ale lepszy będzie zawsze Umbreon. Bo jakby nie patrzeć, gracze, z którymi będziesz właśnie walczył przeciwko Mewtwo, będą lepiej patrzeć na to, że zadajesz dużo obrażeń, aniżeli czekasz, aż tylko oni ubiją, a ty masz tylko wytrzymać. Pamiętaj, walczymy w teamie, a nie indywidualnie. I tak jak wspomniałem, kolejne trzy Pokémony, które są najlepsze do walki z Mewtwo, jest Pinsir, Scizor i Gengar. A takie ich macie podane właśnie na dole listy, znaczy dokładnie na dole ekranu. I ostatnia rzecz, która mnie troszkę zraziła od jakiegoś czasu, jest szansa na zdobycie Mewtwo. Maksymalna wartość, jaką możemy uzyskać przy rzucie podkręconym Golden Raspberry, jak i Excellent rzut, możemy sięgnąć nawet prawie 50% na zapalenie Mewtwo. I w tym przypadku z Pokémona, który miał być bardzo rzadki, dostaliśmy Pokémona, który praktycznie każdy będzie miał
po jednym rajdzie. Więc no cóż, taki Niantic. Jednak popatrzmy na sytuację, gdzie każdy rzuca podkręcony Pokeball, rzuca Greata i używa go na Raspberry. I w tym przypadku mimo wszystko mamy 40% na zapalenie Mewtwo. Więc banalnie prosto. To jest, może powiedzieć, nawet lepiej, prawie tak samo jak 50-50. Win-win dla każdego gracza, który będzie miał możliwość walczenia z Mewtwo. Tylko prawdopodobnie w tym przypadku będzie problem z jego pokonaniem na gymie. Ale jeśli na takim raid przyjdzie 20 osób, to raczej nie będzie problemu. Aha, na sam koniec pragnę wspomnieć, że wartość 100% IV dla CP Mewtwo jest 2275. Także polujcie na to setki. A z mojej strony będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne i widzimy się niedługo. Trzymajcie, heja!